szpitali bez nowych technologii? W chwili obecnej podmioty lecznicze w celu zdobycia oraz utrzymania trwałej i trudnej do podważenia przewagi konkurencyjnej muszą permanentnie poszukiwać nowych rozwiązań w zakresie zarządzania, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością podejmowania nowatorskich i innowacyjnych przedsięwzięć, które będą wyróżniały nas na tle rywali, a zarazem będą trudne do naśladowania przez konkurentów. Neurochirurgia jest dziedziną bardzo młodą. To jest dziedzina, która powstała w latach 20. XX wieku i w naszym szpitalu pracuje piąte pokolenie neurochirurgów. Nasz szpital bielski jest, można powiedzieć, troszkę starszy i powstał, data powstania przyjmujemy to rok 1716, więc widzimy, że ten dynamiczny rozwój szpitala przez lata pozwolił także na to, że neurochirurgia, która jest dziedziną bardzo no, taką nową, można powiedzieć, nie we wszystkich szpitalach mamy te oddziały neurochirurgiczne, że jest i tutaj. Oczywiście jest to no, trud całego zespołu, ale też dyrekcji wysiłki, żebyśmy mogli mieć gdzie pracować, na czym i jak. Dzisiejsza uroczystość polega na doposażeniu oddziału neurochirurgicznego w najnowocześniejszy sprzęt w Polsce i w Europie. Zaangażowanie kapitałowe w kwocie 4 milionów złotych polega na zakupie mikroskopu operacyjnego neurochirurgicznego wysokiej klasy, jedynego o takich parametrach na dzień dzisiejszy w Polsce oraz wideomikroskopu, który jest jedynym takim wideomikroskopem w Europie, który daje nam tutaj potężne możliwości dotyczące stworzenia ośrodka referencyjnego dla szkolenia lekarzy z całej Europy. Dzisiaj w tej sprawie podpisaliśmy list intencyjny. Konferencja dotyczyła właśnie doposażenia oddziału neurochirurgicznego w tę nową technologię. Dzisiaj mieliśmy okazję gościć również profesorów z Japonii, lekarzy z Izraela oraz czołowych polskich neurochirurgów, którzy przyjechali do nas i na konferencję, i na uroczystości doposażenia oddziału, aby zobaczyć, jak wdrożyliśmy tą nowoczesną technologię. Po naszych uroczystościach te dwa mikroskopy od razu trafiły na salę operacyjną i dzisiaj już ci lekarze mają możliwość obserwacji na tej technologii zabiegów operacyjnych. Ja dodam tylko, że przy takich zwykłych mikroskopach operacyjnych powiększenie sięga rzędu 20%, natomiast przy tym mikroskopie, który kupiliśmy, to jest 110-krotne powiększenie, dystans roboczy zwiększa się dwukrotnie, co daje możliwości ergonomii pracy lekarza podczas takich zabiegów. Firma, która produkuje tego typu sprzęt, współpracuje na co dzień z NASA. Zaangażowanie kapitałowe z środków własnych szpitala. Ja tutaj mogę dodać, że szpital w ubiegłym roku budżetowym zanotował stratę w wysokości około 9 milionów złotych. Natomiast poprzedzone działania naprawcze, które wykonałem od momencie powołania mnie na to stanowisko, pozwoliły wypracować pewną poduszkę finansową oraz poprawić płynność finansową jednostki, dzięki czemu możemy teraz inwestować w pacjentów, w jakość, a jakość w ochronie zdrowia jest kosztem. Ten oddział powstał w kwietniu bieżącego roku. Podpisałem umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na leczenie w zakresie neurochirurgii. Natomiast nasza pani ordynator Emilia Sołtan ma liczne kontakty nie tylko w Polsce, ale i na świecie oraz zaproponowała, że my możemy poszerzyć spektrum realizowanych świadczeń w oddziale neurochirurgii, natomiast będzie nam potrzebny do tego sprzęt. To, co przed chwilą powiedziałem odnośnie poprawy sytuacji finansowej, pozwoliło nam potencjalnie wykorzystać te możliwości. Oczywiście kolejne inwestycje przed nami. No dzisiaj chwalimy się akurat tymi mikroskopami, ale już 6 października wkopujemy kamień węgielny pod budowę opieki długoterminowej. Mhm. Na dzisiejszej uroczystości postanowiliśmy uhonorować osoby, które cały czas aktywnie wspierają nasz szpital w realizowanych inwestycjach, pomagają w uzyskaniu środków finansowych. Odznaczyliśmy tutaj senatora Grzegorza Biereckiego, marszałka Jarosława Stawierskiego oraz przewodniczącego Rady Społecznej Dariusza Litwiniuka.
Oczywiście pani ordynator oddziału neurochirurgicznego za wkład i ciężką pracę w utworzeniu tego zespołu oraz sprawnym działaniu na rzecz neurochirurgii tutaj w naszym województwie, bo ja przypomnę, że 45% pacjentów trafia do nas spoza naszego województwa, także tutaj ściągamy pacjentów z województwa mazowieckiego i podlaskiego. To świadczy o pełnym profesjonalizmie pani ordynator, a pracodawca tutaj zyskuje jako ten rozwojowy, do którego napływa kadra medyczna. Podczas dzisiejszej uroczystości mieliśmy okazję również uhonorować najlepsze pielęgniarki w naszym szpitalu. To jest impreza, ta odbywa się cyklicznie od roku. Wybierane są trzy pierwsze miejsca. Dzisiaj mieliśmy okazję uhonorować panie, które najbardziej na to zasłużyły. Tak, rzeczywiście nie tylko w życiu szpitala, również w życiu całego naszego województwa. Dlatego, że te urządzenia, które dzisiaj prezentowaliśmy, które szpital zakupił, te dwa mikroskopy wartości prawie 4 milionów złotych, będą ratowały życie i zdrowie naszych mieszkańców. A że jest to sprzęt klasy światowej, bo jeden z tych mikroskopów to jest jedyny w Europie, natomiast drugi jedyny w Polsce, świadczy o tym, jak bardzo tutaj zarząd również, ale przede wszystkim dyrekcja szpitala dba o mieszkańców, o ich zdrowie. Dzięki temu sprzętowi będzie można dokonywać operacji, które mikrochirurgii, które do tej pory były po prostu niemożliwe do przeprowadzenia w tej placówce. Dlatego Białopodlaska, bo tutaj po prostu szpital ma pewne tradycje, jeśli chodzi o neurochirurgię, no i ma na tyle aktywnego dyrektora, którego tak muszę się przyznać jako członek zarządu, również głosowałem za zmianą dyrekcji i od marca jest nowy dyrektor. W ubiegłym roku obserwowaliśmy ze smutkiem, zarząd obserwował, że poprzedni dyrektor nie radził sobie z zarządzaniem, naszym zdaniem. Szpital popadł w jakąś pętlę zadłużeniową. W marcu postanowiliśmy dokonać zmiany i od kiedy jest nowy dyrektor, ten szpital złapał nowy oddech, pozbył się zadłużenia, a mało tego postarał się o to, żeby tak drogi sprzęt i tak nowoczesny do szpitala zakupić. To jest sprzęt, to są mikroskopy, wideomikroskopy, unikalne na skalę polską i na skalę europejską, które pozwalają dokonywać operacji ratujących życie i przyspieszających wyzdrowienie w niebywale dużym powiększeniu. Ta firma japońska, która produkuje ten sprzęt, ona także wyposaża NASA dla misji kosmicznych, więc to jest taka technologia, która tu w szpitalu w Białej Podlaskiej się znalazła. I szpital w Białej Podlaskiej będzie ośrodkiem szkoleniowym, referencyjnym dla oddziałów neurochirurgii z całej Polski, ale także z całej Europy, to ucząc zastosowania, użycia tego wyposażenia, tych mikroskopów, tych wideomikroskopów, tego wszystkiego, co jest potrzebne, żeby precyzyjnie przeprowadzić operację neurochirurgiczną. Pan profesor z Japonii pokazywał nam nagrania z operacji, które prowadził, gdzie milimetrowej wielkości nerwy wyglądały jak gruby palec, prawda? Więc i on był w stanie te nerwy zszywać, łączyć, oczyszczać. To niebywała technologia. Dziś pierwsza operacja z użyciem tego sprzętu w szpitalu w Białej Podlaskiej z asystą pana profesora z Uniwersytetu w Japonii i Izraelczyków, którzy przyjechali tutaj obejrzeć tę technologię, którzy chcą ją szybko także u siebie wdrożyć, i z asystą profesorów z Warszawy, Gdańska, Białegostoku, którzy będą przyglądali się, jak używać tego, co my mamy w Białej Podlaskiej.